Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Zabezpieczenia techniczne oraz dozór sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zadania ochrony osób imienia realizowane przez Wewnętrzne Służby Ochrony WSO oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób imienia wykonują pracownicy ochrony. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności ustawodawca rozdzielił formy ochrony na ochronę fizyczną i zabezpieczenie techniczne. Ustawa dopuszcza stosowanie ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Trudno sobie jednak wyobrazić zorganizowanie skutecznego zabezpieczenia w oparciu wyłącznie o jedną z form ochrony. Zgodnie ze wskazówkami metodycznymi Komendy Głównej Policji, skuteczną organizację ochrony obszarów, obiektów albo urządzeń, Należy budować w oparciu o ochronę sprawowaną przez specjalistyczne, uzbrojone formacje ochronne oraz odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Elementami ochrony doraźnej są uzbrojone stanowisko interwencyjne oraz grupa interwencyjna. Uzbrojone stanowisko interwencyjne to co najmniej jeden uzbrojony pracownik ochrony, do którego zadań należą. Monitorowanie systemów alarmowych podłączonych do stacji, przyjęcie sygnału zdarzenia, niezwłoczne potwierdzenie zdarzenia za pomocą technicznych środków lub grupy interwencyjnej. W przypadku nieodwołania sygnału zagrożenia, poinformowanie o tym fakcie jednostki policji oraz zainteresowane osoby i podmioty. Komenda Główna Policji 2011 Strona 37. Grupa interwencyjna, co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, do których należą zadania takie jak oddziaływanie prewencyjne, po otrzymaniu sygnału podjęcie bez zbędnej zwłoki działania adekwatnego do zaistniałego zdarzenia. Przykładowy algorytm postępowania pracownika SMA. Pracownik SMA monitoruje system alarmowy. Z chwilą otrzymania przez SMA sygnału alarmowego, pracownik SMA Wysyła do obiektu grupę interwencyjną oraz nawiązuje kontakt telefoniczny z właścicielem obiektu lub osobą upoważnioną w sytuacji, gdy grupa interwencyjna po oględzinach stwierdziła naruszenie obiektu, a następnie postępuje zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi od właściciela obiektu lub osoby upoważnionej, np. zapewnia zabezpieczenie miejsca do czasu przybycia właściciela obiektu, powiadamia policję. Do zadań pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia należą: montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób imienia oraz eksploatacja, konserwacja i naprawa w miejscach ich zainstalowania. Montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Upoważnia do realizacji zabezpieczenia technicznego, polegającego na wykonywaniu czynności wynikających z licencji pierwszego stopnia, a ponadto do opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego, organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.